Prace Jerzego Wojtowicza trafiły do Cieszyńskiej Galerii Ceglanej. Wystawę ikon oraz malarstwa można oglądać do 3 czerwca. Artysta prezentuje dwa światy. Z jednej strony ikony, czyli malarstwo religijne, z drugiej obrazy współczesne. Przyjechałem z taką niecodzienną wystawą tutaj do Cieszyna. To są takie dwa światy. Wystawa nazywa się Między Wschodem a Zachodem i składa się z tych właśnie dwóch światów. Jedne przynależą do sztuki zachodnioeuropejskiej. To są moje obrazy utrzymane w stylistyce surrealizmu, ekspresjonizmu, troszeczkę właśnie abstrakcji, a druga strona jakby mojej osobowości wyraża się poprzez ikonę, klasyczną ikonę. Można by powiedzieć, że ona jest utrzymana w stylistyce ikony XVI i pierwsza połowa XVII wieku, a więc to są dla mnie powiedzmy najciekawsze ikony, chociaż bardzo cenne ikony w Sanoku mamy w skansenie, a także na zamku w Sanoku z XV wieku, to są najstarsze ikony w Polsce. I ten świat ikony chciałem tutaj Państwu przybliżyć właśnie na tej wystawie. W połączeniu z malarstwem zachodnioeuropejskim, jakie też uprawiam, tworzą taką niecodzienną sytuację i mam nadzieję, że jestem pierwszym takim tutaj artystą, który takie dwa światy w Cieszynie pokazuje. No, chciałbym zaprosić Państwa do poglądania tejże wystawy, zmierzyć się z siłą wyobraźni, jaka tutaj została zaprezentowana w tych obrazach. Uważam, że da się jakby żyć w takich dwóch światach. Są interesujące, inspirują się wzajemnie i podkreślają, jakby ubogacają też i moją wewnętrzną sytuację. Podczas wernisażu artysta mówił nie tylko o swoich pracach i malarstwie ikonowym, ale także o tym, jak ikony pisać i czytać. Tutaj już wcześniej ustaliliśmy, że właśnie tą będziemy czytać, także jakby tą pan... też właśnie pisać. I pisać, okej. Okay. No to jak najbardziej myślę, że tutaj teraz możemy ją przeczytać. Więc taką ikonę musimy właśnie przeczytać w kilku aspektach. Żeby zrozumieć istotę tej ikony, to nie tylko ważne jest to, co widzimy na tej ikonie, a widzimy to, każdy może to zobaczyć, że jest to postać Chrystusa, którą prawą ręką błogosławi, w lewej trzyma właśnie Księgę Pisma Świętego, ma szatę zieloną, szatę czerwoną, jest na złotym tle, a więc to jest tylko taka inwentaryzacja tej ikony. Natomiast my musimy odczytać teologię, jaka jest zawarta w przesłaniu tejże ikony. Ikona jest Słowem Bożym w obrazie, a więc zawsze ta warstwa teologiczna jest bardzo ważna i zapoznanie się i przeczytanie ikony właśnie polega na niejako zacytowaniu odpowiednich wersetów biblijnych, które są ukryte tutaj w tejże ikonie. A to jest taki podstawowy dogmat religii chrześcijańskiej dotyczący właśnie Syna Bożego, a zwłaszcza tej Jego dwoistej natury. W obrządku właśnie Kościoła Wschodniego, a także i Zachodniego obowiązuje ta zasada znajomości Syna Bożego poprzez jakby dwa aspekty Jego istoty, a więc boskość i człowieczeństwo. I poprzez symbolikę tych kolorów, jakie tutaj widzimy na tej ikonie, my niejako zgłębiamy, analizujemy i wczytujemy się właśnie w to Słowo Boże, jakie tutaj jest wpisane. I tak zaczynamy zwykle od symboliki koloru. Widzimy, że Chrystus ma tutaj szaty koloru czerwieni i szatę koloru zieleni. Chrystus jako Syn Boży przybywał u Ojca w niebie i tutaj ta duchowość Chrystusa, ta boskość została wyrażona poprzez kolor czerwony szaty spodniej. Chrystus urodził się na ziemi, przybrał na siebie ciało ludzkie, a więc szata zielona okrywa szatę czerwoną i symbolizuje cielesność Chrystusa. Prawa ręka, którą Chrystus błogosławi, właśnie też ma pewien układ, który nie wolno zmieniać. Te dwa palce oparte na kciuk symbolizują dwoistą naturę Syna Bożego, a więc człowieczeństwo i boskość, ale w porównaniu z kciukiem i połączeniu z kciukiem symbolizują już Trójcę Świętą. Z kolei te dwa palce skrzyżowane symbolizują śmierć Chrystusa na krzyżu. Ważna jest jeszcze ta
opaska na prawym ramieniu Chrystusa, która symbolizuje Jego kapłaństwo, a więc Chrystus na tej ikonie jest też nie tylko Synem Bożym, Królem, ale także jest najwyższym kapłanem na wzór Melchizedeka, tak o nim powiedział apostoł Paweł. Z kolei Słowo Boże mamy napisane tutaj na tej otwartej księdze. Jest to fragment z Ewangelii Mateusza w tłumaczeniu z języka starocyrkiewno-słowiańskiego. Brzmi w ten sposób: przyjdźcie błogosławieni Ojca mojego, przygotowane jest Królestwo Niebieskie dla was od założenia świata. I tak czytając ikonę, cytując odpowiednie wersety z Pisma Świętego, my właśnie czytamy to, co zostało napisane. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.